Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, doktor Anna Torpeda, kłaniam się nisko, jak zwykle po samopieździsko, prawda, wiadomo, a gdzieżby inaczej. Proszę Państwa, witam Państwa serdecznie po takiej przerwie, prawda, którą mieliśmy, no przerwa była wymuszona, no zabawą, prawda, nie ma co udawać, zabawą, rozrywką, ale po to jest, prawda, miesiąc dłumy, prawda, niech się Państwo bawią i Państwo szaleją, tylko proszę się zabezpieczać, to ważna rzecz, prawda, bezpieczeństwo ponad wszystko. Proszę Państwa, oczywiście pamiętajcie, że zadawać pytania do mnie możecie na Facebooku, na Instagram, przepraszam, na Instagram i perfekcyjność, mi się te portale mylą, wszystkie spożywczowe, tego jest za dużo, proszę Państwa. Zdecydowanie za dużo. Proszę zadawać tam pytania, proszę tam śmiało, jutro można, w poniedziałki, poniedziałek to dzień pytań, niedziela dzień odpowiedzi, prawda, to się wszystko składa pięknie. Proszę Państwa, proszę zadawać pytania. Pytań jest dużo, pytania są wspaniałe, pytania są tym, co sprawia, że w ogóle możemy tu, prawda, się spotkać. Ja Państwa pozdrawiam serdecznie z Honolulu. Słyszałem, że u Państwa w Warszawach no temperatura podobna, prawda, już się robi jak tutaj w Honolulu, więc no niech się dzieje, prawda, jak mówią, wola nieba, z nią się zawsze coś tam. Proszę Państwa, doktor Anna Torpeda, tak jak Państwu zapowiadałem, w lipcu pojawią się w Polsce, pojawią się jeszcze nie wiem dokładnie w których miastach, ale wkrótce już Państwa o tym poinformuję. Myślę, że za tydzień będziemy znać wszystkie szczegóły, także mam nadzieję, że spotkam się z Państwem na żywo, tak jest, proszę Państwa. Będziemy mogli sobie pogadać, zadać pytania, odpowiedzieć, wszystko będzie się działo tak, jak powinno się dziać. No, doktor Anna Torpeda, prawda? Proszę Państwa, ja może przejdę od razu do pytań, bo tu pytań jest kilka. Dzisiaj są bardzo techniczne, wszystkie pytania są bardzo techniczne. Nie przeszkadza mi to, oczywiście, nie ma problemu, proszę Państwa, ja lubię. Ja z chęcią odpowiem i właśnie teraz będę to czynić niniejszym. Dla Państwa takiego, prawda, też rozwoju, proszę Państwa, seksualnego, też życiowego. Państwo muszą się rozwijać, bo jak człowiek się nie rozwija, to jest nierozwinięty. A to nie jest fajna sprawa, jak człowiek jest nierozwinięty. Tu mi jakiś wiatrak coś mi wieje. Proszę Państwa, więc zacznijmy od początku. Czy wyobrażanie sobie seksu z inną osobą jest zdradą? O, to jest ciekawe pytanie, proszę Państwa. To jest pytanie, na którym zastanawia się wielu filozofów, seksuologów, ale także innych osób. Ja mam odpowiedź. Nie ma się co zastanawiać, proszę Państwa. Ja znam odpowiedź i tej odpowiedzi Państwu udzielę. Nie. 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 Chyba, że, prawda, jest to osoba przeciwnej płci. To wtedy tak. To wtedy tak, to wtedy się liczy, bo to jest wtedy już zboczeństwo pewne, proszę Państwa. To nie ma co się już, prawda, oszukiwać. Zabawa zabawą, ale jednak to już jest zdrada. Przeciwna płeć? Jest zdradliwa płeć. Proszę Państwa, to proszę zapamiętać sobie takie przesłanie i proszę nie myśleć, proszę odrzucić te brudne myśli. Proszę odrzucić, odrzucamy, wszystko odrzucamy, proszę Państwa. To była krótka odpowiedź, bo krótkie pytanie, bęk, lecimy dalej, proszę Państwa, doktora na torpeda. No to trudniejsze, prawda? Jak się przygotować na obfity wytrysk w ustach? Proszę Państwa, po pierwsze, a skąd wiadomość, że on będzie obfity? Skąd to wiadomo? Co jest, z oczu? Widać? Nie widać, proszę Państwa. Zawsze trzeba być przygotowany, proszę Państwa, na obfity wytrysk. Zawsze. I proszę to pamiętać, proszę Państwa, i proszę zawsze być przygotowanym. Jak to zrobić? No po prostu, proszę Państwa, najlepiej oczywiście jest wyciąć migdałki. No ja Państwu polecam serdecznie, ja to zrobiłem wiele lat temu, prawda, jeszcze kiedy z moim mężem Andrzejem Torpedą czyściliśmy różne rzeczy. No nieważne, nie będę wchodzić w szczegóły, to moje prywatne życie, prawda? Ale proszę Państwa, doktor na torpeda, ale proszę Państwa, no to po pierwsze, wyciąć migdałki, to proponuję, oczywiście druga rzecz, nauczyć się tak otwierać gardło, jak do śpiewu gardłowego w Himalajach. Tamtejsi mieszkańcy mają taki specyficzny, tak bardzo robią i to wtedy oni otwierają gardło tak szeroko, że tam wszystko wejdzie, proszę Państwa. Wszystko. Dowolnej ilości. To wszystko od razu prosto spływa wtedy w dół. A na tym nam zależy, proszę Państwa, żeby nie wypuszczać, nie oddawać, nie wypluwać, prawda? Żeby to jednak wszystko zeszło w dół. Proszę Państwa, to są najlepsze metody. To są najlepsze metody. Jeśli Państwo sobie z tym nie poradzą, no to po prostu no, będzie już wtedy trudniej. Nie, to po prostu może no, zrezygnować po prostu, prawda, z pewnych rzeczy. I tyle, no po prostu i prosić. Bęk, lecimy proszę Państwa dalej, bo pytania są, a czasu coraz mniej. Jak poznać, że chłopak jest gejem i go poderwać? To pytanie takie techniczne, ale też takie z natury związkowej troszeczkę, prawda? To ja takie pytanie łączone będzie, można powiedzieć. Proszę Państwa, proste. To jest bardzo proste. Tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze, jak poznać, że jest gejem? No, proponuję po prostu zapytać. To jest najprostsza metoda, to ona też jest stuprocentową pewność nam daje, że odpowiedź będzie prawdziwa, prawda? To jakby, no, tak, to pierwsza rzecz. Jeśli nie możemy zapytać, bo na przykład jest to osoba, która nie jest na przykład osobą niemówiącą w naszym języku, albo po prostu osobą w ogóle niemówiącą i niesłyszącą na przykład, to się zdarza, no to po prostu trzeba podejść i delikatnie posmyrać po kroczu. I zobaczyć, jaka jest reakcja, proszę Państwa. Jeśli reakcja jest ucieczkowa, no to proszę Państwa, to nie gej. To nie gej. Jeśli sytuacja jest inna, to gej. Jest to gej.
Także, proszę Państwa, proszę to, na to uważać i na tym się skupić, proszę Państwa, że to jest najlepsza z metod do sprawdzania. Oczywiście ona jest nielegalna, niezgodna z prawem, można to dostać w pierdol, a też trafi do pierdla, no ale, proszę Państwa, no coś za coś, prawda? Szczęście ponad, prawda, prawo. To wiadomo. A jak go poderwać? Bo Państwa, to już jest później proste, jak już jest posmyrane, to już jest to wszystko załatwione. Więc proszę się już później, no już po prostu później to już samo pójdzie. Jak po prostu spłatka, można powiedzieć, miał, prawda? Jak tak przysłowiowo, prawda, oczywiście. Bo płatków tam żadnych nie używajcie, bo to bez sensu. Proszę Państwa, kolejne pytanie, to techniczne. Jak unikać bąków podczas seksu analnego? No nie da się. Po prostu się nie da, proszę Państwa. Tutaj musimy pogodzić się z tym, że seks to są różne odgłosy, seks to są różne, proszę Państwa, zapachy, seks to są różne płyny, seks to są różne wydzieliny. Po prostu pogódźmy się z tym. I bączek może się zdarzyć, proszę Państwa. Co taki bączek Państwu przeszkadza? O jest, bo to człowiek bączka nigdy nie puścił, co w autobusie nigdy nikt się nie spierdział. Proszę, kto się nigdy nie spierdział, niech pierwszy rzuci kamień, proszę Państwa, naprawdę. Nie ma co się wydurniać. Pierdzenie jest naturalną rzeczą. Można bączyć, można podczas seksu analnego. Proszę bardzo, spokojnie. Nie ma zakazu, możliw i proszę po prostu wtedy się uśmiechnąć, powiedzieć, że to jest wszystko naturalne, to jest przyroda, albo powiedzieć, o to ja jestem twoim bączkiem, ty będziesz moją pszczółką, taki żarcik, prawda, albo tak mnie urządliłeś, że aż pierdłam. No i te, prawda, te wszystkie żarty się sprawdzą wtedy idealnie w takiej sytuacji. Przedostatnie pytanie, proszę Państwa. Bęk, lecimy, doktorana torpeda, jak galopująca gazela, jak zwykle pędzę. Jak poprawić smak naczynia, żeby partner chciał połknąć? Proszę Państwa, ale dlaczego partner ma połykać? Przepraszam bardzo. Gdzie to jest napisane, że on ma połykać? Proszę Państwa, nie możemy tak robić. Jeśli partner nie chce połykać, to proszę mu umożliwić wyplucie. Proszę przygotować jakiś mały pojemniczek, prawda? Albo większy, w zależności od obfitości, prawda? Proszę przygotować jakieś naczynie, jakieś coś i niech tam będzie miejsce na oddanie tego, co niechciane, proszę Państwa. Nie ma zmuszania, nie ma, proszę Państwa, namawiania. To wszystko musi się zdarzyć naturalnie. Albo chce, albo nie chce. Jeżeli nie chce, to smak nie zmieni sprawy, proszę Państwa, naprawdę nie zmieni. To już nie ma, ja próbowałam wiele razy zmienić smak różnych rzeczy. To już nic nie daje, proszę Państwa. Nie chce, to nie chce i nichu ja. Także, no tyle powiem po prostu, prawda? No i, proszę Państwa, doktorana torpeda, ostatnie pytanie, które Państwo zadali, no takie pytanie osobiste tym razem, do mnie skierowane, także ja odpowiem, ale no proszę tak ostrożnie raczej, prawda? Bo ja nie zawsze odpowiem, bo to jednak są moje prywatne sprawy, proszę Państwa. Proszę Państwa, pytanie brzmi, czy to prawda, że żyję, że ja, doktorana torpeda, żyję w otwartym związku? No nie. Nie. Proszę Państwa, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze odpowiedzi Państwa i pytania. Doktorana Torpeda, prawda, dziękuję serdecznie za to, że Państwo byli znów ze mną, prawda. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie ze słonecznego Honolulu. Proszę Państwa, oczywiście widzimy się za tydzień znowu w wirusowym YouTube Live, w poradach seksualnych doktorany Torpedy. Proszę pamiętać, jutro pytania zadajemy na Instagram, jej perfekcyjności. Ona mi później przekazuje, ja później odpowiadam, a Państwo później widzą. Prosta sprawa, prawda? To jest bardzo prosty łańcuch. Także proszę jutro zadawać pytania, ale też proszę pamiętać, że jestem na TikTok. TikTok. Proszę tam zajrzeć także, prawda? I tam też mnie coś zaczepić, coś napisać, jakieś coś pytanie można też zadać. Proszę też z tego korzystać, a ja nie mogę doczekać się już spotkań z Państwem w lipcu w Polsce. No będzie to wspaniała okazja. Cieszę się już na tym, myśl o tym i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, życząc oczywiście udanej dalszej niedzieli. To mówiłam ja, doktor Anna Torpeda. Dziękuję, pozdrawiam.